Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Was dziś do kolejnej niezwykłej rozmowy. Dzisiaj moim gościem będzie Paweł Żuk. Paweł, jeszcze 8 lat temu. Ważył 103 kilo, palił papierosy, pił alkohol. Generalnie, no może nie tak, że mało się ruszał z kanapy, ale pewnie częściej siedział na tej kanapie niż biegał na pewno. A dzisiaj, dzisiaj jest człowiekiem, który zrobił po prostu niezwykłe rzeczy. Rzeczy, które przed nim y, zrobiło 9 osób tylko na świecie. Teraz mówię o jednym konkretnym. Y, Wyniku, wyczynie, czyli przebiegnięciu 1000 mil, to jest 1600 kilometrów. Paweł był dziesiątą osobą na świecie, która tego dokonała. Przypominam, 8 lat temu nie biegał. Był pierwszym Polakiem, który tego dokonał. Tak. A w planach ma jeszcze bardziej ambitne przedsięwzięcia, o czym będziemy rozmawiać. Jak to w ogóle jest możliwe, że coś takiego no, w ciągu ośmiu lat się dokonało? Mnie to bardzo interesuje i właściwie od tego zacznę naszą rozmowę. Paweł, jak, jak zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem? To był czysty przypadek. Ja, ja mówię, że, że to bieganie wybrało mnie. Hmm, Ciekawe, fajnie <laughs> słuchajcie. Ja, nie ja bieganie. Jak wspomniałaś, no, byłem w cudzysłowie normalnym facetem, czyli no powiedzmy sobie, nie byłem. Nie odbiegałem od normy. Mhm. Przeciętny. Zresztą teraz też jestem przeciętnym facetem. To się A... nazywa skromność. <laughs> ale ale no stało się coś, coś takiego, która, co rzuciło mnie na, na właśnie na te tory, tory biegania. Mogę opowiedzieć tą historię? Ta. Kiedyś przechodziłem z synem przez krakowskie przedmieście, i tam była usytuowana meta półmaratonu warszawskiego. I no widzieliśmy tych ludzi, którzy wpadają na metę, są bardzo zmęczeni. Ale bardzo szczęśliwi otrzymują medale, są przy nich bliscy. No, fajnie to wyglądało. Wróciliśmy po ponad godzinie z restauracji, co siedliśmy i ci ludzie w dalszym, no nie ci sami wiadomo, ale w dalszym ciągu zawodnicy wpadali na, na, na metę i, i byli przeszczęśliwi. To, to był bardzo długi okres czasu już od, od wbiegnięcia tego mm -hmm. pierwszego zawodnika do, do kolejnego y, finishera, ale, ale no, dało mi to dosyć dużo do myślenia. No, stwierdziłem, że no, wielu rzeczy już próbowałem w życiu. Spróbuję, no, spróbuję. zapisałem się na bieg na 10 kilometrów. Zapomniałem o nim zupełnie. Zapomniałem o nim zupełnie na tydzień przed biegiem. Syn mi przypomniał, że żebym sobie nic, nie... czy pamiętam o tym mm -hmm. biegu, żebym nic tam innego nie organizował sobie, no bo przecież idziemy na bieg na 10 km. O Boże, szok wielki. No, buty kupione w, w jakiejś tam Nike w GoSporcie. Przebiegłem parę rundek po parku. Stwierdziłem, że jestem niezły gość. Przeżyłem te parę rundek, także no, no, stanąłem na tym starcie tego biegu. I, no, no, początek był fajny, bo tysiące ludzi, kilkanaście tysięcy ludzi. No, ja byłem mm -hmm. tam gdzieś się ustawiłem mniej więcej po środku. Czułem się tak, jakby mnie złapali pod ręce. No i pierwsze dwa kilometry jakoś dałem radę. Później wielka zadyszka, później jeden podbieg, drugi podbieg wymijali mnie wszyscy, patrzyłem tak na lewo, na prawo, no i starsze kobiety, jakieś dzieci tam, nie wiem, wydawało mi się po 11 lat, panie po 90. W pewnym momencie już widziałem, że nawet z chodzikami ludzie, miały... no wszyscy mnie wyprzedzali, no było tragicznie, chyba ze trzy razy się zatrzymałem. Miałem wstyd, wstyd przyznać, miałem ochotę po prostu zejść z trasy tego biegu i, i rzucić to wszystko, bo, bo bo no, chyba był zły pomysł, no, ale pomyślałem sobie, że syn czeka, wtedy nie wiem, ile miał, chyba 7 lat, czy 8, na mecie z aparatem na ojca, no jaki, jaki mu to przykład, no kurczę, no, przyjdę i powiem, no słuchaj, nie udało się kiepsko, no to on mi za 17 lat powie, no słuchaj, ojciec, no, no coś tam studiuje, ale nie ukończę, no wiesz, no nie udało się, no, no, no kiepski to by był przykład i, i, i wiesz... W późniejszym życiu na pewno by się to odbiło, no, walczyłem, walczyłem, mm -hmm. dobiegłem do tej mety z czasem jakimś tam, nieważne, ale, ale ważne było to, że wpadłem na tę metę, biegu na 10 km, dostałem medal, obstrykaliśmy się zdjęciami, była fajna przygoda, yy, oczywiście nie mówiłem o tych swoich przemyśleniach synowi, on był przeszczęśliwy, ale później wieczorkiem przeanalizowałem to wszystko i powiedziałem, że no nie mogę tego tak zostawić. No zdrowy facet, kurczę w sile wieku, i, i wiesz, no wszyscy mnie wyprzedzają, no coś, coś mm -hmm. jest nie tak chyba, no, jeżeli chodzi o tą kwestię. No I postanowiłem troszeczkę, że tak powiem, ruszyć tyłek z kanapy i coś tam pobiegać sobie, przygotować się do kolejnego biegu. Internet jest wielki, Facebook ma moc, także coś tam wyszukałem. No i zapisałem się i zacząłem biegać po tym parku częściej niż 15 minut przed biegiem. No, oczywiście udało mi się, czasy były coraz lepsze, przyjemność coraz większa. Poznałem mnóstwo ludzi, słuchałem ich, także to, to, to moje bieganie było, że tak powiem, nabrało jak wartości. Mhm. Tak to się zaczęło. Bardzo ciekawe, nie, nie wiedziałam, właściwie nie znałam tej historii. To tutaj zdradzimy, że to nie jest tak, że myśmy już zaplanowali wszystko, o czym no będziemy rozmawiać, <laughs> tylko y, zaskoczyło się mnie bardzo, y, też wiedząc, jak. Y, jak bardzo starannie, bo o tym już troszeczkę czytałam, jak bardzo starannie przygotowujesz się do tych biegów, które biegasz teraz, to zaskoczyło mnie to tak, że no niemalże z marszu, z marszu pobiegłeś tą pierwszą dziesiątkę. Bo byłem, jak mówię, zwykłym, zwykłym człowiekiem mhm. i nie miałem zupełnie wiedzy na temat tego sportu. No wszyscy mówią, mhm. to znaczy wszyscy, powiedzmy sobie w cudzysłowie, osoby, które tam gdzieś w telewizji widziały jakąś relację z biegu, że to jest najprostsza forma mm -hmm. ruchu. ruchu. Kupujemy buty, albo na po co mm -hmm. kupować, jak mamy jakieś tam tak. trampki, wychodzimy, biegniemy, jest mm -hmm. fajnie. No niestety tak nie do końca jest. No, nie Właśnie. do końca jest, bo możemy z tej, z tej fajności, która e, jest przez pierwsze 50 minut, później możemy sobie wielką krzywdę zrobić Dokładnie. biegnąc, czy uprawiając jakim, jakąś dyscyplinę sportu nieumiejętnie. Mm -hmm. Także naprawdę tej wiedzy nabywa się latami i no, trzeba, trzeba dużo czytać, trzeba słuchać przede wszystkim innych biegaczy, trzeba słuchać ich historii, wyciągać y, pozytywne wnioski mm -hmm. i, i wtedy naprawdę to bieganie ma jakiś sens. Y, nie chodzi tutaj, albo nie przede wszystkim chodzi o jakieś tam wyniki, chodzi o, to, o tą też drugą stronę biegania, czyli o tą pozytywną moc, którą to mm -hmm. bieganie nie wiem, sobą. To zaraz do tej pozytywnej mocy tak. dotrzemy, ale Chciałabym wrócić do, do tej przygody z bieganiem, tego jak ona się rozwijała, bo pewnie, nie znam statystyk, ale zakładam, że być może nawet i setki tysięcy osób w Polsce co roku mają taki pomysł, a może ja zacznę biegać. nie? Zapisują się na różnego rodzaju biegi, piątki, dziesiątki, może półmaratony. Podchodzą do tego wyzwania i faktycznie stawiają się na starcie no i próbują ten bieg przebiec. Części z nich to się na pewno udaje, części z nich nie. Z tych, którym się udaje, część decyduje, że no dobra, spodobało mi się, to ja będę biegać dalej. I może się zapisują na bieg dłuższy, już właśnie te półmaratony, maratony. Niektórzy chcą biegać chcą szybciej. Chcą biegać szybciej, tak. Niektórzy chcą może biegać trochę dłużej, i myślą o biegach w stylu 100 kilometrów. No ale ty przebiegłeś 1000 mil, 1600 kilometrów, więc jeszcze. Jaką drogę y, przeszedłeś? W ogóle jak to się stało? Bo, no, trudno mi zadać pytanie, dlatego że no, dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne. Droga była standardowa, y, to znaczy w sensie tak, tak jak rozmawialiśmy, no, y, przychodzi ten pierwszy bieg i podejmujemy decyzję. Albo to nie jest dla nas, albo przerzucamy się na szachy czy bilard. Wspaniała też swoją drogą dyscyplina sportu, jedna druga, albo chcemy, szukamy jakiegoś głębszego sensu w tym wszystkim, czyli będziemy się lepiej czuć. Jeżeli ktoś potrzebuje, to może schudnie, jeżeli ktoś chce, zrobi jakiś lepszy wynik i decydujemy się, że chcemy biegać. Czyli chcemy biegać, chcemy biegać dla tych jakichś tam mhm. swoich celów. Jasne. Chcemy poprawić wynik na przykład, albo chcemy być szybsi, albo chcemy biegać dłużej. To wszystko jest kwestia. Myślę, y, ludzi, w dużej mierze ludzi, których, którzy staną na naszej drodze, mm -hmm. którzy nam to bieganie, jakby to powiedzieć, tak przedstawią. Bo jeżeli będziemy, y, co trzeba też robić, czytać tylko książki i, i wertować Facebooka, no to oczywiście wyciągniemy tam mnóstwo różnych artykułów i mnóstwo różnych podejść. Ale powiem tak, że to nijak się ma do. Obcowania z osobą, którą można fizycznie dotknąć, hmm. która przebiegła ten maraton, i ona nam opowie o tym, jak to naprawdę jest. To kogo ty spotkałeś? Oj, miałam taką przygodę swoją biegową. To nie była. No Poniekąd biegowa przygoda. Kiedyś y, na moim kolejnym etapie biegania zapisałem się na dwumaraton w Bydgoszczy. To był taki kolejny szczebel, bo wiedziałem już, że na początku myślałem, że maraton to jest już y, szczyt marzeń. Tak, Przebiegam... Że nie ma dłuższych biegów. Dokładnie, po przebiegamy maraton, korona na głowę, siadamy na kanapie, jesteśmy spełnieni. Okazało się, że są jeszcze biegi o wiele dłuższe o wiele bardziej ekstremalne i kiedyś właśnie kolega zaprosił mnie na dwumaraton w Bydgoszczy. No dla mnie było y, czymś nie do przyjęcia, że można przebiec maraton jednego dnia, przespać się i, i przebiec maraton drugiego dnia. Myślałem, że już po, po jednym maratonie większość z nas przez tydzień nie może chodzić, a co dopiero przebiec maraton pomara, dzień po dniu. Y, ale zaciekawiło mnie to i podjąłem to wyzwanie. Pojechaliśmy na ten dwumaraton do Bydgoszczy. No, i tam po pierwszym maratonie była uroczysta kolacja. Y organizator wręczał y y ciekawe trofea jeszcze bardziej ciekawym ludziom za jeszcze bardziej ciekawe mm -hmm. osiągnięcia. I jak, jak, jak słuchałem przez 2-3 godziny, jakie biegi są na świecie, jakie dystanse ci ludzie pokonywali, co zamierzają jeszcze w swoim mm -hmm. życiu osiągnąć biegowo, no to zupełnie poszerzyło to moje horyzonty i, i zupełnie inaczej zacząłem patrzeć na to bieganie. Oczywiście można biegać coraz szybciej, jeżeli ktoś y, y, czuje w tym sens i, i to jest jego droga, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce biegać po górach, y, to też jest fajna sprawa, ale jeżeli ktoś chce biegać coraz y, więcej, coraz dłużej, no to naprawdę skarbnicą wiedzy są, są właśnie ci ludzie już. Y, po mm -hmm. 50, którzy, którzy właśnie tą drogę przeszli i, i mogą naprawdę nam przekazać rzeczy, których nie wyczytamy niestety w internetach. Także to obcowanie z biegaczami, z ultrasami, to jest więcej niż połowa sukcesu okay. w, naszym, mm -hmm. w naszym bieganiu. Mm -hmm. Także ja właśnie miałem tą przyjemność poznać wielu ludzi, którzy przedstawili mi to bieganie troszeczkę z innej, że tak powiem, nie książkowej mhm. y, strony y, i na podstawie ich doświadczeń życiowych, biegowych, próbowałem sobie to wszystko jakoś ułożyć w swojej głowie. I, mhm. i doszedłem do wniosku po konsultacji ze swoim organizmem, że jednak y, szybkie bieganie, no, no ja to już mam swoje lata, jak zacząłem biegać miałem 36 lat, także to szybkie bieganie y, to może zostawię to młodszym, Natomiast spróbuję sobie pobiegać dłużej i, i w tym dłuższym bieganiu odnaleźć jakiś, jak, jakąś drogę, jakiś sens. Mm -hmm. No i, i udało mi się. Ja, ja, ja nazywam to, że to swoje bieganie taką turystyką sportową, bo bieganie bieganiem, ale wszędzie tam gdzie jestem, w, czy to w Polsce, czy to poza granicami naszego kraju, staram się też poznawać to miejsce, w którym biegam i poznawać ludzi, ich kulturę. Także. Yy, bieganie jest fajne i, i to jest yy, to, co, co, co kocham robić, ale poznawanie też ludzi i nowych miejsc jest też super. Mhm. Właśnie w rozmowie telefonicznej, jak bo dzisiaj spotykamy się po raz pierwszy, a wcześniej rozmawialiśmy mhm. przez telefon. Powiedziałeś takie zdanie, że bieganie sprawiło, że stałeś się innym człowiekiem. I ono mnie, tak, ono mnie no, zafascynowało. Tak? I nie chciałam celowo w rozmowie rozwijać mm -hmm. wtedy tego tematu, bo chciałam, żebyśmy dzisiaj o tym porozmawiali. Mm -hmm. Tak. To jak ono cię zmieniło? No, w... zapuściłem rolę. Nie żartuję. No przy tej długości. Fizycznie, tak, fizycznie, no. fizycznie też mhm. na pewno. No jestem, no inaczej wyglądałem, zresztą no, są zdjęcia, to, 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 to można, można zobaczyć. Natomiast chyba ta przemiana bardziej z drugiej strony, czyli to co jest w środku, myślę, że jest o wiele bardziej ważniejsza, no bo ja zaczynając biegać i podejmując decyzję, że będę, będę biegał coraz więcej, coraz dłużej, nie myślałem o tym, żeby właśnie zmieniać się jakoś fizycznie, czyli, że, że potrzebuję jakiejś zmiany, że, że muszę zrzucić jakieś zbędne kilogramy. Wydawało mi się, że, jest, że jestem na takim etapie, że mm -hmm. jest to w miarę, w miarę do przyjęcia. Natomiast y, na pewno chciałem zmienić coś w swoim myśleniu i y, myślałem, że to bieganie mi pomoże mm -hmm. w tym. Miałem A... taką nadzieję, nie miałem tej pewności, ale słuchając y, tych historii, właśnie tych ludzi. Jak oni, jak ich życie się zmieniało, przez jakie etapy oni przechodzili w swoim życiu i to prywatnym, właśnie pod wpływem mhm. biegania i, i odwrotnie, stwierdziłem, że to może być akurat ten bodziec, który, mhm. który wyzwoli we mnie coś tam, coś tam. Nie wiem, czy to się udało do końca, ale, ale jestem, jestem szczęśliwy, że to bieganie zaistniało w moim życiu, bo. Uważam, że dużo się zmieniło kiedyś. Zresztą moi rodzice, moi znajomi, którzy znają mnie już z tych, że tak powiem, szczenięcych lat, czyli tych wcześniejszych rock'n'rollowego etapu mojego życia, mówią, że no na, pew na pewno, na pewno się dużo <grym> zmieniło, że jestem osobą troszeczkę spokojniejszą, że, no, gadać zawsze dużo gadałem, ale, ale, ale naprawdę umiem powstrzymać niektóre swoje wypowiedzi, myślę bardziej nad tym, co mówię, w sensie, jeżeli chodzi o tematy takie bardzo poważne. Mhm. I no, jest ta zmiana. Oni widzą, że to jest ta zmiana i mówią, że, że to jest ta zmiana na lepsze. Także, no. No to już wchodzimy na takie prywatne bardzo tematy. Ja ci zadam mhm. to pytanie, oczywiście, oczywiście no decyzja um, odnośnie odpowiedzi jest po twojej stronie, bo ciekawie intrygująco zabrzmiało to sformułowanie, że chciałeś coś zmienić w swoim myśleniu. Co Ci przeszkadzało? Czy chodziło o nastawienie, żeby. To znaczy, czułem mm -hmm. tak wewnętrznie, że, że moje życie stanęło w miejscu. To znaczy, osiągnąłem pewien pułap i że no, nie rozwijam się, a wręcz miejscami było tak, że czuję, że to, nie jest, że to co się dzieje, mm -hmm. nie jest do końca dobre. Nie, nie jestem usatysfakcjonowany, tak jakbym wewnętrznie czuł, że stać mnie na coś większego, mhm. lepszego. I no nie mogłem w tym swoim życiu, w tym trybie swojego życia, które mam, jakby wyciągnąć tej swojej lepszej strony dla siebie i dla ludzi. No stanąłem, stanąłem po okay. prostu, stanąłem w miejscu. Mhm. I, i, I to, że to bieganie się pojawiło w moim życiu, no to no, oczywiście mogło być to bieganie było. Sta, stanęło, znalazło mnie i zmieniło moje życie. Jeżeli to by była inna forma aktywności fizycznej, też by było fajnie. Jeżeli to by było nie wiem malarstwo, czy nie wiem, cokolwiek mm -hmm. innego, mogłem zostać mimem. Jeżeli to by naprawdę pomogło. Gdyby to pomogło. Mimostwo cię <laughs> tak, tak, znalazło. Tak? Zna tak, dokładnie. Także no, znalazło mnie bieganie. I i pozostało przy mnie i to bieganie jest i trwa, i, i, i mnie zmienia. Z tego, co mówią ludzie najbliżsi, że zmienia mnie na lepsze, i przede wszystkim ja się czuję z tym lepiej. Z tego, co mówisz, to ja widzę to tak, że te kolejne cele, kolejne dystanse, które, których się podejmujesz, stanowią dla ciebie właśnie. Ten rozwój w życiu, tak? że to, że ty się przygotowujesz do coraz dłuższych biegów, biegniesz w nich i osiągasz spektakularne rezultaty, to jest, no, tak to trzeba nazwać po prostu, tak? To jest, to, to daje ci poczucie właśnie tego rozwoju, tak? Pewnie jest tam dużo więcej i, i głębsze są hmm. rzeczy, no wiesz, ale z takich namacalnych. Ja nie jestem sam, jestem zwykłym człowiekiem, mamy rodzinę także. Wybór tej mojej drogi biegowo-życiowej to nie jest tylko mój wybór. Kobieta mojego życia też jest biegaczką, też biega, także jest nam troszeczkę prościej. Natomiast jeżeli chodzi o wybór tej kolejnych biegów, czy stawiania sobie kolejnych wyzwań, no, nie jest przypadkowy. Siedzimy i to siedzimy, rozważamy wszystkie za i przeciw, czy jesteśmy już gotowi na podjęcie jakiegoś wyzwania, czy może sobie troszeczkę poczekamy, czy może nie wiem, większą energię skierujemy na pomalowanie mieszkania, mhm. jednak w tym miesiącu, że to bieganie może troszeczkę poczekać. Yy, także to jest wszystko siła kompromisu. I, i Myślę, że te dotychczasowe decyzje były decyzjami dobrymi. Nie były, tak jak mówię, nic nie było pochopnie, chociaż ten czas ucieka, ale, ale no dyscyplina sportu, którą uprawiam, czyli te biegi ultra, czyli dystanse mega długie, wymagają tej, tej dyscypliny i tego czasu mm -hmm. i tej rozwagi, także długo też trwa. Decyzja podjęcia, po, o podjęciu decyzja. Mm -hmm. To namyślanie, namyślanie się, tak, tak o podejmowanie, tak, o, 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 ten proces. O wyborze tego biegu, kolejnego wyzwania. Także mm -hmm. y, myślę, że to się wszystko za sobą tak ładnie wiąże i, i no mówię, to nie jest tylko moja decyzja, mm -hmm. bo moja y, kobieta też biega, także ona też realizuje się w tym bieganiu. Także idziemy na pewne kompromisy. Ja pomagam jej, mm -hmm. ona pomaga mnie. A biegacie czasem razem w tych samych biegach? Tak. Bardzo często. Jak okay. wyjeżdżamy mm -hmm. gdzieś na jakiś biegn, czy to za granicę, tak startujemy w maratonach, także mm -hmm. albo biegniemy w zależności od założonych celów. Jeżeli ja się czuję dobrze i chcę pobiec jakoś mocniej, no to, to biegnę sam, Natalia biegnie sama, ale bardzo często biegniemy razem. Mm -hmm. Czyli no zdarza mi się, że Natalia mnie prosi, żebym ją. Yy, Pociągnął, tak jak to się nazywa w naszym slangu biegowym, tak. czyli poprowadził na jakiś dobry wynik, także ja jej pomagam w tym, żeby ona pobiegła swoją jakąś tam życiówkę. Ale bardzo często wyjeżdżając gdzieś, właśnie chcąc poznać nowych mm -hmm. ludzi, nowe miejsca, to biegniemy sobie spokojnie, turystycznie zwiedzamy, że tak powiem. Także, także to mm -hmm. fajnie się układa. Myślimy, mm -hmm. że to jest ta droga. Nie zawsze trzeba biec szybko, nie zawsze życiówka jest tym wyznacznikiem, że. Do którego musimy mm -hmm. dążyć. Na wszystko jest czas i pora, czyli będzie czas na, na zrobienie dobrego wyniku, mm -hmm. będzie też czas i musi być czas na to, żeby pobiegać spokojnie z kimś, pozwiec. Mm -hmm. No ciekawe, nie znałam cię wcześniej. Ciekawa jestem, czy ten taki spokój i to podejście, które teraz prezentujesz w rozmowie, to jest coś, co dało ci właśnie bieganie, czy od zawsze. Taki byłeś. Tak, tak. To, to, to jest chyba zasługa biegania, bo mm. decyzji, kilka decyzji takich podjąłem pod wpływem biegania, pod wpływem tych kilkudobowych biegów. Kilka przemyśleń było takich kluczowych. Podjąłem decyzję i jak już emocje opadły po biegu, komunikuję to swoim najbliższym, że podjąłem mm -hmm. decyzję, że kolor niemiecki będzie moim ulubionym. <laughs> Ja oczywiście żartuję. Do tego 13 dnia rozumiem, przykład, pojawiła tak, się ta tak, myśl, tak. tak. Ale podjąłem na przykład taką decyzję kilka lat temu, że nie będę kłamał. I no na początku nie było prosto, bo kilku moich znajomych no jakby nie do końca to akceptowało. Czyli, no nie wiem, ja to uważam, że oni chcieli słyszeć to, co chcieli słyszeć mhm. z moich ust. Natomiast pewne rzeczy, o które pytali, ja odpowiadałem wprost, no nie do końca im się podobały, dlatego no rozstaliśmy się, ale to tylko kilka osób, natomiast e, ta moja otwartość i, i to, że walę, że tak powiem prosto z mostu raczej przysporzyło mi więcej znajomych osób, nowych, ciekawych niż, niż, niż e, odpychała te osoby ode mnie, także e, kolejne jakieś tam etapy, kolejne moje jakieś decyzje raczej przyciągają e, ludzi, Mam nadzieję, że to jakaś aura, taki magnes jest, że raczej przyciągam ludzi i, i ci ludzie chcą być w moim towarzystwie, ja w ich, niż, niż, niż odpycham od siebie. Tak mam no, nadzieję. Ja to potwierdzam, to no fajnie, mnie super. przyciągnąłeś dzięki, dzięki koleżance, którą no, widocznie też się Nasze przyciągnęliście. Wspólnego. Tak, tak, tak. tak um... Myślę sobie o tych biegach, może warto byłoby o tych, o tych, ja nawet nie wiem jak je nazwać, tak, no bo się mówi maratony, ultramaratony, ultrabiegi, tak. ale w twoim mm -hmm. przypadku to już nie są ultra, to są mega, hiper, no nie wiem jak no to są te bardzo, bardzo, bardzo długie. No, tak. No, takie jest, takie jest bieganie, bieganie, większość z nas na bieganie z telewizji, czyli jest stadion, e, ktoś tam biega, jakiś krótki dystans 400-800 metrów, fajnie, wręczamy medale, ktoś jest mistrzem świata. Tak. Ale bieg na właśnie pięć, 5 km tak. na 10 km, mm -hmm. to już jest bieg e, troszeczkę dłuższy już przed tym telewizorem trzeba spędzić e, troszeczkę więcej minut i no tak średnio mm -hmm. osoby, które nie są zaciekawione tym tematem, e, przyjmują ten. E, no właśnie, a ty biegłeś 1000 mil, 1600 tak, tak. km 14 dni, ponad 14 dni. Stanowiłem tak, rekord polski 14 dni, 20 godzin, 2 minuty ciągłego biegu. Z mm -hmm. małymi przerwami. W nocy dwu, godzinnymi mm -hmm. na, na jakiś sen, na, na przebranie się prysznic i tak dalej. Czyli mało było tego snu, to jest bieganie. To jest no bieganie, i, czyli trzeba mm -hmm. biegać. I, I co się dzieje? Ja sobie jeszcze potrafię wyobrazić pierwszą godzinę, drugą, trzecią, czwartą, może ósmą sobie jeszcze potrafię wyobrazić, Bo ja ale, nie. Drugim, ja nie. ale drugiej doby. Drugiej doby, nie wiem, trzeciej, dziesiątej doby. Co się dzieje w głowie? No najtrudniej człowieka. jest wstać. Śpimy te dwie trzy godziny, serwis nas budzi, ubiera, pcha i, i trzeba biec. I tutaj trzeba. Ja, ja myślę, że tutaj trzeba wtedy odnaleźć sens tego biegania, tego naszego wyzwania, to co robimy, dlaczego to robimy. I jeżeli, jeżeli znajdziemy to w sobie, to, to myślę, mm -hmm. że da. No myślę, wiem, że da się to zrobić. Da się przebiec i tysiąc kilometrów, i tysiąc mil. Mm -hmm. I mam nadzieję, że jeszcze dłuższe biegi, do których się przygotowuję. Ale, ale mówię, no motywacja, yy, to, co się dzieje w głowie, trzeba, trzeba to odnaleźć, trzeba to w sobie. Okej, okay, no to masz tą motywację, masz ten cel, mm -hmm. masz tą wizję, ale po prostu ci się nie chce. Już masz dość, nie wiem, organizm mówi, że. No już słabo jest, no może coś tam jeszcze jestem w stanie, że przekupuję wytrzesać. wtedy. No organizm. właśnie. Przekupuję swój organizm, rozmawiam z nim, no i niestety, no muszę sięgnąć do takich hmm. metod. No, może to nie jest do końca fair, ale no, no przekupuję go. No, no to czym ja sobie mu, że jeżeli przebiegniemy kolejny maraton, no to będzie miał masaż, czy yy, dostanie jakiś tape, jakąś, jak, jak, jakiś plaster tam, gdzie jest otarcie, że zadbam o niego, żeby on tylko dał. Hmm. Z siebie, jeszcze troszeczkę, będzie później przerwa, i ja o niego zadbam, i tak sobie biegniemy, i tak sobie rozmawiamy ze sobą. On mówi mi, że już nie dam rady, już nie dam rady, naprawdę, już to już jest koniec. Ja mu, ja mu mówię, że dasz radę, bo trenowaliśmy i kochasz to naprawdę, jeszcze, jeszcze tylko godzinka do obiadu, do obiadu, I tak, już, i tak się przekomarzamy troszeczkę, no i jakoś to idzie, jakoś do przodu, no i mija ten dzień, mija noc. Mm -hmm. No z racji tego, że to są biegi bardzo długie, także jest różna pogoda, walczymy. Samo bieganie to nie jest jakby nasz przeciwnik, że tak powiem, w takim wyzwaniu, czy nie są konkurenci naszymi, naszymi przeciwnikami. Oni, oni tylko dodają nam takiej wiary, że, że można to zrobić, bo jeżeli ktoś z tobą dzieli wyzwanie, mega wyzwanie i daje radę, no to z takim tego, że ja też dam radę, także to jest taki, taki plus, czyli kolega, biegacz, to nie jest, nie, jest, nie jest konkurent, to jest tak jakby, można powiedzieć, doping dla tego, mhm. dla tego naszego wyzwania, że, że damy radę, że wszyscy damy radę. Zresztą rozmawiamy na trasie ze sobą i wspólnie się motywujemy do tego, że, że no dużo już zrobiliśmy w swoim życiu, jeżeli chodzi o bieganie, podjęliśmy się tego mega wyzwania mm -hmm. i na pewno na pewno nam się uda. Robimy wszystko, pomagamy sobie, dzielimy się mm -hmm. y, swoimi jakimiś tam środkami medycznymi. Jeżeli ktoś czegoś potrzebuje a w danym momencie nie ma, to, to każdy jest na tyle życzliwy, że, że, że pomagamy sobie w tym. Mm -hmm. Także odnajdujemy tą motywację w sobie, szczególnie w nocy, w samotnym biegu. Y, Natomiast y, g, bardzo często y, dajemy tą siłę, której wydaje się, że już nie mamy, dajemy też innym, mm. motywujemy, że, 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 że po to tu jesteśmy, żeby to zrobić. Czyli generalnie motywacja pozytywna i taka motywacja, że dam radę. Z drugiej strony, no czasem jednak też trzeba mieć świadomość, że można przegiąć, prawda? Też wiemy z takich. Mm, I od tego jest zespół. Właśnie. Ja jestem tylko biegaczem, można powiedzieć, że. Y, sukces w takim biegu Ultra odnosi cały zespół. Mm -hmm. Bo y, bez saportu, czyli bez pomocy y, biegów ultra się nie biega. Mm -hmm. Czyli ty się nastawiasz na to, że ty jesteś generalnie na tak, a od tego, żeby cię ewentualnie powstrzymać i powiedzieć, że no, Paweł. Mój, mój zespół mnie obserwuje podczas mm -hmm. biegania, jeżeli, co, jeżeli mówię, że coś jest nie tak, coś w bucie, coś w plecach, czy czuję coś żołądkowo, automatycznie jest reakcja, czy robimy miętę, czy robimy jakąś krótką przerwę, próbujemy coś rozciągnąć, próbujemy zmienić buty, jakąś mm -hmm. maść, jakiś plaster, zmienić ubiór, może kolor w nocy, ja... Jestem facetem, ale ja lubię kolorowe, znaczy kolorowe, lubię fajnie, fajne mieć ciuchy do biegania. Mm -hmm. I to też jest taki bodziec. że czuję, że coś jest, opadam, oklapnę tak zupełnie, przebieram się w suche, nowe ciuchy i biegowe, fajne, które mi się z czymś mile kojarzą i to dla mnie wystarczy. wiesz. To jest takie jak na zasadzie... Yy, no może teraz takie porównanie nam szybciutko biegowe, że 50% krwi z wątroby ucieka do mięśni, do nóg, mhm. żeby po prostu biegać. Czyli siłą rzeczy wątroba ma 50% mniejsze moce przerobowe, jeżeli chodzi o pokarm, który mu mhm. dostarczamy. Czyli to jedzenie też musi być specyficzne podczas biegu, czyli większość jest w takich papkach, rozdrobnione lub wodniste, tego typu rzeczy. No ale kiełbasa cały czas chodzi po głowie. Wiadomo, ja wiem, że tej kiełbasy nie zjem, bo nie dam rady. Ale powącham. Ale tak, chociaż kawałek schabowego jak zjem, dwa malutkie kawałeczki automatycznie działają tak, jakbym zjadł niesamowity obiad. Także wszystko jest, wiesz, percepcja, postrzeganie, myślenie, ale od tego wszystko jest od tego wszystkiego jest mój zespół i to on dba i on wie na co mogę sobie pozwolić, na co nie. Jeżeli już naprawdę nalegam na jakąś tam rzecz, no to oni mi to w taki sposób podadzą, żebym ja myślał, że to jest niesamowita rzecz, niesamowity obiad, a tak naprawdę zjem dwa czy trzy kawałeczki. Miałem ta. miał taką historię ciekawą, może wam opowiem, że e, biegnąc bieg dziesięciodobowy w Nowym hmm. Jorku, e, znajoma, e, która tam się nami opiekowała, małżeństwo e, Monika i Artur, przynieśli prze smaczne spaghetti, tylko że przenieśli tego, spaghetti, tego, tego, tego posiłku bardzo dużo i to miałam mieć rozdzielone na trzy porcje. I oni się zagadali, a ja jadłem. I ja zjadłem to wszystko. Zanim okay. się zorientowali, że ja to zjadłem, to miałem trzy godziny z bani, że tak powiem, biegania, no bo się obżarłem przeokrutnie, A ja nie byłem w stanie tego kontrolować. Ja po prostu jadłem, no, sam jedzenie i jadłem. Oni sobie pogadali, nie minęło pięć minut i nagle jest, wow! pusty talerz. Tak, kurczę, co on zrobił? I trzy godziny było spacerowania, zanim to wszystko doszło, doszło do siebie. Nawet mycie zębów y, odbywa się w Pod ten kontrolą. sposób, tak, że dostaję kubek z ciepłą wodą i myję zęby i idę w, w trasie. Ja nie schodzę do toalety, bo każda sekunda jest na wagę złota. I miałem taki wypadek, że zjadłem, dostałem kubek z ciepłą wodą, miałem umyć zęby, włożyłem szczoteczkę do buzi i usnąłem. I tyle było zbycia zębów y, mojego. Także cały czas y, sa, support moja drużyna musi mi obserwować, bo ja jestem, y, powiem tak, że na etapie zombie, mhm. czyli ja tylko biegam, a natomiast y, percepcja postrzegania pewnych rzeczy i interpretacja, no to już może być naprawdę dziwna z mojej mhm. strony. Także drużyna jest od tego, żeby, że tak powiem. Y, pilnować mm -hmm. mnie, dbać o mnie. No właśnie, mówisz drużyna, zespół, że to wszystko wspólnie. Tak. Brzmi to bardzo profesjonalnie. Czy ty jesteś sportowcem amatorem, czy sportowcem profesjonalistą? To znaczy jestem zdecydowanie amatorem. Ja mam rodzinę, pracuję i... Na etacie? Tak? Na etacie, tak. Na etacie, poza... tak? Pracuję okay. w dwuzmianowo, nie <laughs> dostanę, mam taką pracę, jaką mam i... Ale dużo pomagają, wspierają mnie, także są jedni z moich sponsorów, także... Umówmy się, że złego słowa nie mogę powiedzieć o firmie, bo naprawdę mnie, mnie wspiera. No dobra, no właśnie, ale pracujesz na tacie, czyli masz przynajmniej w teorii 26 dni urlopu. To, że nazwałeś się sportowcem amatorem w sensie takim, że no, nie żyjesz ze sportu, że sport nie jest Twoim sposobem na utrzymywanie się, tylko Dokładnie. musisz pozyskiwać fundusze tak. od sponsorów na to, żeby startować w biegach. Musisz no, wykrajać ten czas urlopowy, tudzież mm, no, dzięki niestety, wsparciu. Tak, jest. firmy, tak, tak, e tak, tak no, firmy. duże zrozumienie, dokładnie. Mm -hmm. no, z tym czasem jest różnie. No, teraz przygotowuję się do biegu najdłuższego na świecie, najtrudniejszego moim zdaniem, o, czyli o, na 5000 kilometrów w Atenach, gdzie limit na ukończenie tego biegu to jest 60 dni i nocy. Czyli muszę wziąć dwa miesiące mm -hmm. bezpłatnego urlopu w pracy, żeby móc sobie pobiegać. Wiadomo, musimy tam być odpowiednio wcześniej, musimy stworzyć bazę, zaklimatyzować się, po biegu też dwumiesięcznym nie będę mm -hmm. młodszy, rześki, świeży, że od razu wrócę do pracy, tak. też będę musiał poświęcić z około 10 dni, żeby... W ogóle dojść do siebie i móc, móc po prostu pracować. Także no, tego czasu naprawdę dużo potrzebuje mhm. i, i dużo środków też jest potrzeba, no bo to naprawdę koszty są przeogromne, tworząc taką bazę i, i, i logistycznie podchodząc do, do takiego wyzwania, no to ponosi i pociąga za sobą naprawdę duże koszty. Mhm. Pięć tysięcy km. Tak. Czy 5 lat temu? W ogóle przeszło ci przez głowę, że, że czy ty Pięć byś mógł lat coś temu, to jest? ja nawet nie wiedziałam, że. Nawet no trzy lata więcej. temu. Już, już to kiłkowało w Twojej głowie? Wiesz, powiem ci tak, ja na tyle pokochałem bieganie, że jeżeli moja Natalia się na to zgodzi, to chciałbym kiedyś przebiec wszystko, co można przebiec, czyli przebiec świat dookoła. No mam takich wow. kolegów, którzy już to zrobili. Wiem, że da się to zrobić. Także. A jeż... odmiany? Jak oceany, to jest. Można świat przebiec mm -hmm. w nasób, czyli przebiegamy jakiś kontynent, wsiadamy w samolot, lądujemy po drugiej stronie, biegniemy dalej. Mm -hmm. Natomiast e, mam takiego kolegę z Francji, Serge Girard, który przepłynął kajakiem oceany. Mm -hmm. Co jest wiadomo o wiele trudniejsze. No, podjął tą formę e, właśnie pokonania świata e, biegowo, także. Ten... Ale nie myślę o tym. No, wiesz, wiem, że to jest, wiem, że to trzeba zrobić kiedyś. Mam nadzieję, że to mhm. zrobię. Na razie skupiam się tylko na tych pięciu tysiącach kilometrów yy, w Atenach. Później może jakiś kontynent się przebiegnie w ramach yy, podwyższania no, no, tak. sobie poprzeczki, ale to... W ramach treningu, tak. To, ale to wiesz, no wiem, wiem, że są takie wieki, wiem, że moi koledzy już to zrobili. Yy, bardzo bym chciał to kiedyś zrobić, ale, ale jestem realistą i wiem, ile to kosztuje, ile to mhm. ko kosztuje... Fizycznie pieniędzy, wiem jaki to jest mega wysiłek i wiem ile to będzie kosztowało moją rodzinę też. Także to nie jest tak, że ja sobie chcę pobiegać, wychodzę jak Forrest i biegnę przez rok, przez cały świat dookoła. No, mhm. no niestety, no Forrest mógł sobie na to pozwolić. No, tutaj... no nie wychodzisz dzisiaj, ale. Masz to w sferze marzeń, planów tak, może już Tak, tak. i mam, mam nadzieję, że to kiedyś mi się uda mhm. dokonać takiego, takie, takiego wyczynu, czyli no, już skoro mi się do tej pory udawało, czyli zaczynałem od tych biegów krótkich, piątek, dziesiątek, maratonów, mhm. setek, i tak dalej, i tak dalej, skończyłem na razie na tysiącu mil, już za dwa miesiące będzie 5000 kilometrów. Także myślę, że stopniowo, jeżeli będę myślał o tym pozytywnie, i realnie, Myślę, że te dystanse będą e, coraz dłuższe, biegi coraz fajniejsze, także e, mhm. uda się. Co jest w tym takiego ważnego, e, co mówisz? Dla mnie ważne jest to, że to pokazuje, że jak zakiełkuje nam w głowie jakaś myśl, prawda, że jakieś marzenie do spełnienia i w pierwszej chwili pomyślimy, nie, no po prostu no, tak się nie da, nikt tego nie zrobił, albo może nie wiem, zrobiło to pięć osób na świecie albo dziesięć osób na świecie, to no, większość osób się poddaje, prawda. Po prostu myśli, no nie wolno, jest, nie wolno, to nie można nie zostawić da. rzeczy tak się. w połowie po prostu, mm -hmm. spróbować ugryźć, kurczę, ciastko i później patrzeć się na nie, nie wiem, ile, dzień, dwa, co no z tego ciastka zostanie? Nic nie zostanie, no nie można tak porzucać takiej słodyczy, takiej dobrej, <laughs> dobrej sprawy. No. jak zakiełkuje, to myślimy o, o tym, co no, trzeba, możemy trzeba. zrobić. No, trzeba tak, przynajmniej żeby... osiągnąć jakiś tam mm -hmm. poziom... Y y bo to nie chodzi o sport, chodzi w ogóle o życie, trzeba osiągnąć pewien taki poziom, który da nam zadowolenie, jakąś satysfakcję. Mm -hmm. Nie trzeba być, ja zdaję, sobie, zdaję sobie z tego sprawę, że nie pobiję rekordu świata w maratonie, ale wielką satysfakcję, wręcz porównywalną z rekordem świata, daje mi ukończenie tychże biegów, które mm -hmm. ja biegam, tak. czyli ukończenie biegu na 1000 mil, dało mi to poczucie tego, jakbym ustanowił rekord świata. I ja wiem, że to nie był... Yy, nawet na tym, na, na tym dystansie to nie był rekord świata, bo zrobili to... Przed, no, garstka ludzi zrobiła, zrobiło to szybciej, ale dla mnie to był rekord świata. No, osobisty na pewno. Znaczy ja jestem, mnie... jestem spełniony i przeszczęśliwy. No... Nie chcę tutaj porównywać, czy właśnie pobicie rekordu świata w maratonie, czy ten wyczyn y, twój y, jest większym wyczynem, bo jedno i drugie jest dla mnie po prostu czymś niewyobrażalnym. Ja i... to myślę, że ja to myślę, że ja miejscami bardziej się cieszyłem z tego, że ukończyłem ten bieg, i poprzednie mhm. zresztą, które mi się udawało, niż, niż nie jeden z wybitnych sportowców, który zrobił tak. rekord świata i, i się uśmiechnął. Mhm. Czy ty czasem myślisz, myślisz o tym, jak potoczyłoby się twoje życie, gdybyś tego pewnego dnia nie pojawił się na tym krakowskim przedmieściu, nie zobaczył mety półmaratonu, prawda? To był półmaraton. Gdyby ci ludzie cię nie zainspirowali, gdybyś nie zaczął biegać. Oj, nie wiem. To znaczy. Nie to, żebym Kurczę, cię namawiała no mam, do tego. Mam nadzieję, myślenia. że. że... Jak nie bieganie, to może coś innego? Mm -hmm. po, jak rozmawialiśmy, coś, coś innego mi się przytrafiło, coś by stanęło na mojej drodze, nie wiem, takiego, które, co pozwoliłoby mi ruszyć z tego miejsca, właśnie, o którym rozmawialiśmy, że no, po prostu doszedłem, mm -hmm. stanąłem i, i, i nic. Mm -hmm. No, czyli słyszę, że raczej takie myśli, że co by było, gdybyś nie biegał, to raczej nie, nie zaprzątają ci głowy. Nie, nie, nie. no to jest. jest bieganie to... jest takim tematem tyle można wybiegać w życiu. Tyle świata jest jeszcze do, 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 do zwiedzenia, mm -hmm. do przebiegnięcia. Tyle miejsc różnych, ludzie biegają w kopalniach pod ziemią, na jakieś Mont Everesty. No Jejku, no, to jest niekończąca się historia. Mm -hmm. Także To nie jest tak, jak mówię, że zakładamy buty trampki, biegniemy przez pięć minut. Jejku, wyższe tętno, spoczyliśmy się trochę i nie, to nie jest dla mnie. Tak. Kurczę, jest tyle rzeczy, które można zobaczyć, przebiec i doznać, odczuć. W tym bieganiu, no mówię, to jest temat rzeka, bez dna, studnia. Zastanawiałam się, czy zadać ci pytanie, czy lubisz biegać, ale nie muszę zada zadawać tego pytania. To po prostu, biegać. No właśnie, biegać no to to, to no widać bardzo. i słychać e, bardzo, bardzo wyraźnie. Wspominałeś o swoich planach i o tych marzeniach, które masz przed sobą. Czy jest coś jeszcze? Jest właściwie w planach i marzeniach, dlaczego tak to ujęłam, bo w planach już bardzo konkretnych jest ten bieg na 5000 kilometrów, w sferze marzeń jest obiegnięcie świata, a po drodze w ramach treningu, przebiegnięcie któregoś z kontynentów. Jest chciałbym coś jeszcze? Być, tak, bardzo chciałbym być jak najdłużej zdrowym człowiekiem i szczęśliwym. Mhm. To, to jest taka podstawa, bo jeżeli będzie zdrowie, będzie szczęście, będzie pozytywna moc wokół, to wtedy można realizować swoje marzenia. A jeżeli coś będzie nie tak, no to no, nie może ci, <laughs> mówmy się, że nie może ci zaprzątać głowy jakiś tam problem, jeżeli realizujesz jakiś cel swój, no bo nie myślisz wtedy o celu, tylko myślisz o tym problemie. No to. To nie, za, to, nie, to, nie będzie, to nie jest dobre powiązanie. Dlatego ważnym jest, żeby y, naprawdę w życiu prywatnym był ten spokój. Tutaj musi być naprawdę wszystko też dograne, musi być nic porozumienia, najbliższa rodzina muszą się wspierać, musi być ta dobra energia, żeby móc na podstawie, na tej bazie, Robić coś niesamowitego lub zwyczajnego, ale co, co, co ci da pozytywną energię i szczęście, żeby, żebyś ty był szczęśliwy i móc się tym dzielić z innymi. No bo jeżeli będą jakieś problemy, lub będziesz podejmowała jakieś złe decyzje, nie do końca trafne w życiu, no to umówmy się, wstajesz rano i nie myślisz o tym, żeby kurcze zrobić fajny mhm. trening, czy biegać, czy zrobić coś dla siebie, tylko myślisz o tych problemach, no, jak je rozwiązać, mhm. jak, tam, jak to ugryć, jak to podejść, i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest fajne. To, to nie sprzyja rozwijaniu się, że mhm. tak powiem. Także najpierw trzeba y, poukładać te rzeczy, tak, że powiem, takie przyziemne. Mhm żeby mieć jakąś bazę do tego, by tworzyć coś, coś więcej. No, jeżeli podstawa nie będzie stabilna, no to te nasze nawet największe plany, a im większe, runą. Po prostu. No, a zastanawiam pasa. się, czy to czasem nie działa również w drugą stronę. Dokładnie, dokładnie. Że jeżeli jak... biegamy, realizujemy, mm -hmm. mamy tą pasję i jest ta pozytywna moc, no to ona się udziela. Właśnie. Udziela się właśnie też i rodzinie najbliższym i ułatwia budowanie tej, tej podstawy, tej bazy tak. też właśnie, o której mówimy, czyli to jest takie tak. koło, tylko trzeba naprawdę y, odpowiednio balansować, jeżeli chodzi właśnie o swoje cele, bo nie może być tak, żeby, że pasja przyćmi inne rzeczy, mhm. no, naprawdę możemy, możemy być przesamowitym dobrym sportowcem, osiągnąć wielkie cele, robić te rekordy świata i być, nie wiem, w mediach i robić show, a prywatnie może być hamem. Mm -hmm. Także no, no nie. Czyli to rów nie to. równowaga. równowaga Dokładnie. We to wszystkim jest to musi być zachowana kluczny. równowaga i to na pewno, to właśnie sprzyja budowaniu tej pozytywnej energii, która mm -hmm. musi być i w życiu rodzinnym, w bazie i właśnie tej mm -hmm. energii pozytywnej w naszej pasji. A czy jest coś jeszcze, tak na koniec naszej rozmowy taki, rada od Ciebie, wskazówka dla tych osób, które no, dzisiaj ważą więcej niż by chciały, siedzą na kanapie więcej niż by chciały, może palą papierosy, może no, generalnie prowadzą nie do końca higieniczny tryb życia, a chciałyby Ale... wejść tak, na tą tak. ścieżkę aktywnego nic, spełniania nic marzeń. Nic na siłę i nic nie róbmy przeciwko sobie. No Jeżeli... dobra, ale ja już chcę, ja już tam kiełkuję, ale jakoś tak coś mnie trzyma, ciągnie do tej kanapy, ale chcę, to co takiego. Trzeba można... spróbować przede wszystkim. Trzeba naprawdę spróbować, i nie trzeba się zrażać po pierwszym razie. Jeżeli mm -hmm. po drugim się zrazimy, to okej. Okay. Bo nie wszystkie rzeczy są dla wszystkich. Czyli ludzi. do dwóch no... razy sztuka, czy może do trzech. No to już pozostawiam <laughs> każdemu, ale, ale na mm -hmm. pewno nie wolno. Jeżeli czegoś spróbujemy, to nie od razu nie skreślajmy tego, bo. Tak jak mówiłem na początku, nie mamy tej wiedzy o, o tej rzeczy aż tak dużej, żeby od razu mówić, nie, to nie jest dla mnie. Mhm. Bo coś nam nie wyszło, ok, nie wyszło, ale to z jakichś powodów. No, zasięgnijmy języka, podpytajmy znajomych, poczytajmy troszeczkę, spróbujmy raz jeszcze. Już, ja gwarantuję, że na pewno efekt będzie o wiele lepszy niż za tym pierwszym razem. Mhm. A kto wie, może nam się to spodoba. Jak mówię, to nie, to nie musi być bieganie. To y, możemy szukać wyzwań w różnych innych rzeczach pozytywnych. I tylko że mówię, no nie zrażajmy się, nie zrażajmy się, nie można tak, jak mówię, zostawiać ciastka na stole nadgryzionego. No, to nie tędy droga. I myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Dzięki serdeczne, Paweł. My Dziękuję. podlinkujemy w opisie do, do tej naszej rozmowy Twoje fanpage, e, żeby, żeby ludzie mogli śledzić Twoje dalsze Proszę. poczynania Fajne. i realizację kolejnych marzeń. I żeby po prostu inspirowali się, tak jak na początku powiedziałeś, tak, że Ciebie inspirowały inne osoby, tak. które osiągnęły coś więcej niż Ty. To mam wielką nadzieję, że Was, drodzy słuchacze, zainspiruje historia Pawła. Zapraszam. Dzięki wielkie. Dziękuję.